powiedziałem siema! Siema! Skąd pomysł na to, żeby takie wielkie serce dzisiaj, a z ogromnym sercem przecież tutaj na orkiestrę przyszedłeś, a wyglądasz niesamowicie? No, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ma w swoim logo serce, więc czemu nie? Czy to jest twoja pierwsza orkiestra, czy już kwestujesz od lat? Pierwsza. Wow, no to chyba duże przeżycie. Spałeś dobrze do rana? Nie. Skąd jesteś? Opowiedz troszkę o sobie. No i co cię skłoniło do tego, żeby pomóc też kwestować? Pochodzę z Żerkowic, jedna Zielenicopola i po prostu jestem też strażakiem. I startuję w zawodach i też to mnie trochę nakłoniło do tego i z tatą postanowiliśmy, że będziemy w tym roku też kwestować. Więc bardzo się cieszę, jestem szczęśliwy, pełen energii. Widzę, że rodzinnie udało się zebrać całą ekipę. Proszę nam się przedstawić. Dzień dobry, no ja nazywam się Iza, to jest Helenka, Krzyś. Dołączy do nas jeszcze mój mąż Norbert. To takie pierwsze rodzinne zbieranie? Drugie. W zeszłym roku zbieraliśmy już też w komplecie czteroosobowo. Co skłoniło cię do tego, żeby z rodzicami dzisiaj tak, a nie inaczej niedzielę przeprowadzić? Żeby pomagać. A wiesz w tym roku, jakie jest hasło orkiestry i na co gramy? Płuca po pandemii. A co jest takiego ważnego w tej akcji dla ciebie? No chodzisz do szkoły, to na pewno wiesz, dlaczego taka akcja jest ważna. Żeby pomagać innym. Dzieciaki są inicjatorami, czy to jeszcze rodzice? W zeszłym roku to była inicjatywa dzieci. Hasło, pojawiła się informacja, że są zbierani wolontariusze. Ja gdzieś tam napomknęłam. Krzysia bardzo szybko podłapał, że chce, Helenka również. Więc pierwszy raz rodzinnie w zeszłym roku spróbowaliśmy swoich sił. Bardzo nam się podobało i w tym roku po prostu kontynuujemy. Nawet nie było pytania, czy chcemy, tylko po prostu ruszają zapisy, więc zapisujemy się. Widzę, że w dobrym samopoczuciu po oddaniu krwi. Tak. Tak, oczywiście. To już nie pierwszy raz, to już mój około 40 razy, około 20 litrów krwi oddałem, więc wiadomo, pierwszy raz na Włośpiu, bo zawsze tak prędzej oddawałem, więc wiadomo, trzeba mieć przerwę tam te 8 tygodni, więc tak gdzieś się mijałem z tym tutaj. Czyli ja rozumiem, że myślał pan o tym, żeby właśnie na Włośp celowo oddać krew? Tak, teraz tak celowałem, żeby sobie przyjść na Włośp oddać. Co pana skłoniło do tego, żeby już tyle lat oddawać krew? No też trochę krwiodawców mam w rodzinie, tam kuzynostwo czy rodzice, więc tam sporo gdzieś tam oddaliśmy, gdzieś łącznie może około 100-200 litrów razem wszyscy, dlatego też oddaję. Ale serce się raduje i mimo, że krwi trochę ubyło, to jest ono chyba niezwykle radosne. No oczywiście. Serce Opolan nadal takie ogromne, panie prezydencie? Cały czas, od 32 lat niezmiennie. Ja osobiście od 9 lat kwestuję, więc jako prezydent, więc jest to też całkiem spora historia. I cały czas widać, że Opolanie są za orkiestrą, za dzieleniem się z innymi dobrem, bo to o to chodzi. Jakie dzisiaj plany zatem? Będzie trochę chodzenia, bo już pewnie trochę też czasu spędził pan z puszką. Ja w koło ratusza najbardziej. Najdalej się chyba do dworca wypuszczę i do sztabu Młodzieżowym Domu Kultury, ale tak co roku tu też jest sporo Opolan, przychodzi, pogoda całkiem dobra, bo pamiętam bywały i takie z mocnym wiatrem i bywały deszczowe, śniegowe, więc da radę wytrzymać. Oczywiście na nogach serdecznie zapraszam, jak ktoś chce w sumo z orkiestrę, to również prezydent Opola jest na ulicach i zbiera. Często mówimy o zielonych płucach wszędzie, a orkiestra tym razem gra dla również naszych płuc niezwykle ważne, prawda? Oczywiście to takie porównanie, metafora, ale jedna i druga rzecz niezwykle istotna. No, żeby oddychać pełną piersią, to trzeba mieć mocne płuca, żeby mieć mocne płuca, to trzeba o nie zadbać, więc orkiestra w tym roku dba o nas wszystkich, dba o płuca, o to, żebyśmy mieli siłę mierzyć się z tym wszystkim, co się dzieje, więc myślę, że fajna intencja. I oczywiście spełnienie też tego, co miało 2-3 lata temu. Mocny taki swój kontekst, warto dalej trzymać, wspierać tych, którzy wtedy mierzyli się z COVID-em, z pandemią i dzisiaj do dzisiaj mają problemy z oddychaniem, więc myślę, że wszystkim nam to wyjdzie na zdrowie. Skąd pomysł na to, żeby w takim wyjątkowym biegu wziąć udział? Generalnie biorę co roku udział w wydarzeniach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo trzeba pomagać po prostu też innym. Tym bardziej, że mi wielokrotnie też sama orkiestra już pomogła. Sama choruję od 12 lat na cukrzycę typu pierwszego, więc bieg policz się z cukrzycą, tak jakby dla mnie jest to jednoznacznie, no, że muszę brać w nim udział. To musi, to na pewno warto, o czym świadczy chociażby liczba uczestników, no i oczywiście samego Wośpiu. Oczywiście, no warto, przekonuję też innych, że cukrzyca czy też inne choroby
To nie jest wyrok, można aktywnie brać udział w życiu, nie dać się temu złamać po prostu i pomagać, skoro nam się pomaga. No właśnie, niech pani powie, czy rzeczywiście aktywność fizyczna to jest coś, co jest niezwykle ważne dla cukrzyka? Dla cukrzyka jest to niezwykle ważne, pomaga pomóc utrzymać ten poziom cukru w rydzach, zmniejsza się zapotrzebowanie na insulinę i to generalnie nawet jeśli ktoś nie jest cukrzykiem, sport jest zalecany, więc tym bardziej też dla nas. Jeszcze raz!